Ksiądz Piotr Żonkalik, proboszcz, duszpasterz trzeźwości archidiecezji katowickiej. Prawdę mówiąc, to ja nie wiem, czy są jakieś specjalnie różne powody sięgania po alkohol wśród księży niż przez kogokolwiek innego. Jeśli traktujemy alkoholizm, uzależnienie od alkoholu jako chorobę, to źródło jest w pewnej konstrukcji, w pewnym wewnętrznym ułożeniu. Można by powiedzieć, że to jest jak uczulenie, jak alergia. I strasznie trudno wyodrębnić jakiekolwiek inne powody. Źródło jest w samym człowieku, w jego konstrukcji, w tym, że jest po prostu uzależniony od alkoholu, ma na niego uczulenie czy alergię. Pewne okoliczności mogą rozbudzić, wywołać, otworzyć, jak puszka Pandory. Myślę sobie, że księża wcale nie są jakąś wyróżniającą się grupą, która byłaby szczególnie podatna na uzależnienie od alkoholu. Myślę, że księży jest mniej więcej tyle samo procentowo w populacji, że tak powiem, jak we wszystkich innych grupach społecznych. Jest wprawdzie jedna różnica. Mianowicie są takie cztery grupy społeczne, którym grupy społeczne, zawodowe, powołaniowe, obojętnie jakbyśmy ich nie nazwali, którym strasznie trudno podejmować decyzję o leczeniu. I te cztery podstawowe grupy to są właśnie księża, to są nauczyciele, to są lekarze i to są prawnicy. A problem w podjęciu leczenia jest jakby w tym, kim oni są. Mianowicie to są ci ludzie, do których przychodzi się po pomoc. Do księdza, do lekarza, do nauczyciela, do prawnika. I zgoda na to, że ja, który jestem powołany do pomagania, sam potrzebuję pomocy, jest bardzo trudna. Jeśli jeszcze nałożymy na to zupełnie przyzwoite wykształcenie, w związku z czym to przyznanie bywa jeszcze trudniejsze. I te cztery grupy tym się wyróżniają, że bardzo trudno im zaakceptować swoje własne uzależnienie i potrzebę poszukania pomocy. Natomiast nie sądzę, żeby księża byli jakąś wyjątkowo podatną grupą na uzależnienie od alkoholu.